Dawno nie było odcinka. Zupełnie nie mam pojęcia dlaczego. Siemanko, z tej strony Maksior, a to jest kolejny po bardzo, bardzo długiej i nieprzewidywanej przerwie odcinek także tego, czyli programu, który z założenia miał być moim gadaniem przed kamerą na temat różnych dzieł kultury, a w praktyce jest moim gadaniem przed kamerą na tematy wszelakie. Ten program jest takim żygnięciem mojego mózgu i przelewam w niego wszystkie te jakieś pomysły, które mi się w głowie kotłują. Także zmieniamy konwencję. Wprowadzamy nowy element, czyli komentarz tygodnia, ultra komentarz. Komentarz tyś nas lecia. Ej, ziomek, także tego, co tygodniowo miało być. Aaaa! Miało być też 500 zł na każde dziecko. Trochę zrobimy zamieszanie, bo tak naprawdę ten format programu jest jeszcze nie do końca ukształtowany, także będę robił różne eksperymenty. Dzisiaj nie będzie takiej typowej polecanki, ale chciałem powiedzieć tylko o jednej rzeczy. Great many people see you as a hero. There are some who prefer the word vigilante. You've operated. Rzeczą, którą chcę wam bardzo szczerze polecić w dzisiejszym odcinku, jest film Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów. Jakże wspaniałe tłumaczenie, Civil War. Byłem na tym filmie w sobotę i po prostu... Jeszcze przyrównując to do Batman v Superman, które oglądałem stosunkowo niedawno, a które z założenia ma bardzo podobny koncept fabuły, pokazuje jaka jest przepaść między twórcami uniwersum filmowego DC i Marvela. Jak bardzo Zack Snyder nie rozumie tematu. Po obejrzeniu Kapitana Ameryki Civil War bardzo chętnie kupiłbym bilet do kina dla Zacka Snydera, wysłał go tam z misją robienia notatek i uczenia się, jak się robi filmy o superbohaterach. You know what's about to happen. Zacznijmy od tego, że to nie będzie recenzja, bo chciałem powiedzieć o tym, co mi się podoba w tym filmie, chciałem powiedzieć o tym, co mi się nie podoba, chciałem wam przekazać moje odczucia, a nie recenzować film. Od razu uspokajam, będzie to recenzja bezspoilerowa, nie powiem o niczym, czego nie było na trailerach, więc wszyscy uczuleni na spoilery możecie być bardzo, bardzo spokojni. Zacznijmy od tego, że sama fabuła Wojny Bohaterów jest poprowadzona bardzo dobrze. Mamy tutaj mniej więcej ten sam motyw konfliktu, który był w Batman v Superman, tylko tam on był po prostu zrobiony z p***y. Tam był zrobiony źle i nie miał sensu. Tutaj rozumiemy motywację zarówno Kapitana Ameryki, jak i Tony'ego Starka. Jesteśmy w stanie przyjąć argumenty zarówno jednej, jak i drugiej strony, przyznać rację każdemu z nich i jednocześnie kłócić się z każdym z nich. Ten konflikt ma głębię. I jeszcze, co jest ciekawe, w filmie Marvela mamy do czynienia z dwoma konfliktami na dwóch różnych płaszczyznach. Pierwszy to jest ten ideologiczny, który było widać na trailerach i który jest najbardziej oczywisty. Jest to konflikt pomiędzy Kapitanem Ameryką a Iron Manem dotyczący statusu superbohaterów i tego, czy superbohaterowie powinni być nadzorowani przez ugrupowanie. W tym wypadku chodziło o United Nations, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych. No i każdy z nich ma swe motywacje, które jesteśmy w stanie zrozumieć. Bo o ile chodzi o Iron Mana, on czuje wyrzuty sumienia po tym, co wydarzyło się w Sokowi, jeżeli oglądaliście Age of Ultron. Przejdę tutaj później do problemu tego filmu, ale czuje wyrzuty sumienia po tym, co stało się w Sokowi, co dzieje się ogólnie, kiedy Avengers wkraczają do akcji, żeby ratować ludzkość, żeby ratować planetę. On myśli z perspektywy tego, że cierpią niewinni ludzie, którzy nie powinni być w ogóle zamieszani w te superbohaterskie konflikty. Rozumie to, że ludzie boją się Avengers i rozumie to, że należy im założyć kaganiec, żeby była jakaś organizacja, która będzie sprawowała nad nimi władzę, żeby to Zjednoczone Narody kontrolowały pracę Avengersów. Natomiast Kapitan Ameryka, który był świadkiem niesamowitej korupcji, który widział rozpad SHIELD, który nie ma zaufania do polityki i który sam jest świetnym przywódcą, uważa, że Avengers powinni zostać niezależni. I tutaj jest spór na poziomie ideologicznym, którym można się opowiedzieć po jednej i po drugiej stronie i trzeba będzie przyznać, że każda ze stron ma swoje racje. Idea każdej ze stron jest w pewien sposób wadliwa. I tutaj tak naprawdę powoduje to, że możemy przejść do dyskusji na temat tego, która ze stron ma rację i możemy się po którejś z nich opowiedzieć. Czego nie było w Dawn of Justice, bo tam nie chodziło o nic. Tam Batman chciał zabić Supermana, bo Paul umarł. Kim jest Paul? Sometimes I wanna punch you in your perfect teeth.
Drugi spór, którego jesteśmy świadkami, to jest spór już nie między Kapitanem Ameryką a Iron Manem, tylko między Steve'em Rogersem a Tonym Starkiem. To jest spór na takim poziomie bardzo osobistym. Jest to spór, któremu towarzyszą bardzo intensywne emocje i to jest spór tak naprawdę o Buckiego, który był tym Winter Soldierem, który jest najlepszym przyjacielem Kapitana Ameryki, Steve'a Rogersa, i który jednocześnie jest odpowiedzialny za bardzo dużo złych rzeczy. Ten spór toczy się jakby niezależnie od tego głównego ideologicznego sporu. Tutaj też rozumiemy motywację zarówno jednej, jak i drugiej strony. Jesteśmy w stanie przyznać rację jednemu i drugiemu, co też jest bardzo fajne, bo nic tutaj nie jest takie jednoznaczne i proste. Jak w Dawn of Justice, gdzie tam też to nie jest proste, ani jednoznaczne, jest po prostu bez sensu. What do? We fight. Do tego dochodzi nam to, że tak naprawdę każda z postaci jest bardzo dobrze zarysowana, pomijając już tych głównych bohaterów, tych, którzy są wysunięci na pierwszy plan, czyli właśnie Kapitana Amerykę, Steve'a Rogersa i Ironmana, Tonego Starka. Trzeba oddać sprawiedliwość, że wszyscy bohaterowie, nawet ci epizodyczni, jak wprowadzony Black Panther, czy poboczna zupełnie Black Widow, czy Scarlet Witch, każda postać jest osobnym wątkiem, który jest poprowadzony bardzo dobrze od początku do końca. Znamy motywację danej osoby, bo jesteśmy na pokrótce wprowadzeni w historię każdej z postaci. Jesteśmy w stanie zagłębić się w jej wątek i każdy ten wątek jest odpowiednio poprowadzony i zakończony. Żadna z postaci nie jest tam wprowadzona przez przypadek. To nie są jakieś tam plastikowe żołnierzyki, które są po prostu, żeby wypełnić sceny akcji. Sceny akcji są mega po prostu genialne. Ta kulminacyjna scena, która była pokazana na trailerach, ta scena walki na lotnisku, ona trwa coś około 15 minut, jest po prostu niesamowita. To jest najlepsza scena walki w filmach superbohaterskich, jaką widziałem do tej pory. Choreografia jest fantastyczna, efekty specjalne są niesamowite. Te emocje, które są na tym polu bitwy, i po raz kolejny to jest to, czego brakowało Batmanowi. Jak walczył z Supermanem, to była walka o nic, to było takie... Właściwie po co? Wspaniale spisują się też nowe postacie. Wprowadzone dwie nowe postacie, czyli Black Panther, którego ludzie nieznający komiksowego uniwersum Marvela mogą nie znać, bo on był taką postacią dosyć niszową. Aczkolwiek jest to postać bardzo ciekawa. Ja sam osobiście Black Panthera bardzo lubię i uważam, że został zagrany po prostu rewelacyjnie. I to jest taki Black Panther, jakiego chciałbym widzieć po przeczytaniu komiksu o nim. Nie czytałem jakoś za wiele komiksów Black Panthera, natomiast znam tę postać na tyle, żeby móc się odnieść do niej w filmie. No i oczywiście najciekawsza postać z tych nowych wprowadzonych to jest Spider-Man. On the roof! Hey everyone. Tom Holland, szczerze, jest bardzo takim sobie Peterem Parkerem. On jest tym Peterem Parkerem bardzo komiksowym, tym, który ma tutaj około 15-16 lat, chodzi do szkoły i jest takim jeszcze nie do końca pewnym swojej roli w świecie superbohaterów nastolatkiem. Tom Holland gra takiego bardzo wycofanego dzieciaka, który nie do końca jeszcze wie, jak to jest być tym superbohaterem. Bardzo fajnie jest tutaj wprowadzony poprzez postać Tonego Starka, bardzo fajny jest dialog między nimi. Natomiast nie gra mi trochę ten Peter Parker. Może jak zobaczę cały film z Spider-Manem, no mam nadzieję, że to nie będzie znowu origin story, bo kolejny zabity wujek Ben to już będzie przesada. Możliwe, że wtedy przekonam się do tego Petera Parkera. Natomiast Tom Holland jako Spider-Man jest świetny, jest po prostu fantastyczny. Wszystkie te jego suchary, jego komentarze, jego zachowanie w trakcie walki, bo tak naprawdę on się pojawia w dwóch scenach, w scenie, w której poznajemy go i w scenie, w której walczy. Przez tę krótką scenę jesteśmy w stanie poczuć sympatię do tego bohatera. Naprawdę uważam, że jest to najlepszy filmowy Spider-Man do tej pory. Trochę żałowałem Garfielda, który podobał mi się jako Spider-Man w Amazing Spider-Manie od Sony, aczkolwiek teraz jestem spokojny, że Marvel zrobi coś dobrego z tego chłopaka. The safest hands are still around. Oczywiście film nie oprzeć się bez wad, bo przede wszystkim główną wadą jest główny zły. No nie będzie spoilerem, jeżeli powiem, że głównym przeciwnikiem
naszych bohaterów jest generał Zimo, Baron Zimo, o ile dobrze pamiętam. To zupełnie nie jest po pierwsze ten Zimo z komiksów, po drugie jego motywacje są zrozumiałe, ale jego pomysł jest idiotyczny i tak naprawdę do końca nie byłem w stanie tego zrozumieć. No bo kiepskim vilanem, jakby go nie było, niczego film by nie stracił tak naprawdę. Jeszcze to, że gra go Daniel Brühl, chyba tak się czyta jego nazwisko, no... Sorry, ale ja cały czas czekałem, aż on wyjmie snajperkę i powie coś na zasadzie Ich bin Friedrich Zoller. Jest jeszcze jeden taki dosyć poważny problem tego filmu. Otóż, żeby zrozumieć w pełni motywacje bohaterów, głównie jeżeli chodzi o tę oś konfliktu ideologicznego, żeby zrozumieć, dlaczego Kapitan Ameryka postępuje w taki, a nie inny sposób i dlaczego Tony Stark jest mu oponentem, należałoby obejrzeć przede wszystkim Age of Ultron i Zimowego Żołnierza. Jeżeli nie będziecie znać fabuły tych dwóch filmów, nie do końca zrozumiecie motywację bohaterów i no nie do końca będzie jasne, dlaczego oni postępują w taki, a nie inny sposób. To jest trochę problem tego filmu, bo powinien funkcjonować jako dzieło samodzielne, ewentualnie jako kolejna część Kapitana Ameryki, ewentualnie powinien nawiązywać jedynie do Zimowego Żołnierza. Problem... karetka albo Straż Pożarna, nigdy nie odróżniam. Straż pożarna. Ewentualnie film powinien nawiązywać do Zimowego Żołnierza, a wątki z Avengersów pokrótce wyjaśniać. I tak uważam, że wskazanie, do których elementów zostało nawiązane, jest wprowadzone dosyć dobrze. Natomiast ludzie, którzy od tego filmu zapoznają się z filmowym uniwersum Marvela, mogą mieć trochę problem na wejście w tę historię. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze polecanki i dzisiejsze dzieła kultury. Naprawdę, jeżeli jeszcze się zastanawiacie, czy iść na Wojnę Bohaterów, to jest to najlepszy film superbohaterski, jaki widziałem do tej pory. Także tego. Zapraszam do łapkowania, subskrybowania, lajkowania, komentowania i całego innego niania. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do następnego!